poprzeczka. Siema, dzisiaj testujemy korki Adidas Ace 16.2 Prime Mesh. Buty te ocenimy pod względem wygody, kontaktu z piłką, wytrzymałości, zwrotności i wyglądu. Pod koniec podsumujemy oceny i powiemy kilka słów, jak sprawują się buty. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zapraszam do oglądania. Adidas Ace 16 Primer sprawują się przyzwoicie. Zaletami tych butów są wytrzymałość i dobra przyczepność. Podczas przeprowadzonych przez nas testów buty nie doznały żadnych poważnych uszkodzeń. Zwrotność na sztucznej murawie jest wręcz idealna. Podczas zmian kierunku biegu korki świetnie trzymają się na wierzchni, co sprawia, że gra staje się przyjemniejsza. Natomiast poważnymi wadami tych butów są wygoda i kontakt z piłką. Od pierwszego założenia Jajusowi buty wydawały się sztywne, co niestety doprowadza do słabego czucia piłki. Jednak nie jest to jedyny minus. Czubek buta nie jest zbytnio dopasowany do stopy, co może być uciążliwe przy przerzutach czy podaniach. Dzięki za oglądanie. Jeżeli recenzja Ci się spodobała, to zostaw łapkę w górę, śledź nas na Facebooku i Instagramie. Wszystkie linki oczywiście w opisie. Zachęcam Cię do obejrzenia naszych najnowszych produkcji, no i widzimy się już w następnym odcinku. Siema!